Eluwina, jestem Promil i mój widz wpadł na fajny pomysł, na który sam nie wpadłem. Przyznam się, widziałem jeden chyba trailer, ale tak po łebka widziałem, bo nie skupiałem się jakoś na tym. I dziś właśnie jest moja reakcja na trailery Spider-Mana 2 i moja opinia i teorie, i pogadamy sobie o grze właśnie tak. Więc co? Lecimy! Tu akurat tu będzie zwiastun po polsku. Kolejne już nie. Dobra, Studio PS4. Sporo się wydarzyło przez te 10 lat. To cud, że w ogóle tu siedzę. Dostałem drugą szansę. Chwila. No właśnie. Zapis ręczny. Może ja sobie po prostu zapiszę i wyjdę, żeby nam nie ścinało YouTube'a. Dobra, reagujmy. To cud, że w ogóle tu siedzę. Dostałem drugą szansę. I chcę ją wykorzystać. Czyli to jest Harry, okej. Ale potrzebuję cię, Pete. Jest Pete. Razem uzdrowimy świat. Razem uzdrowimy świat. Słyszałem już ten tekst. Wow. Ale grafika. Będzie można po miasteczku latać? Ja, Harry. Cześć, Yumi. Mają takie włosy. Znajdziesz czas na korki? Coś się wymyśli. Craven. Wiedziałem, że w tym lesie żyją niedźwiedzie. Dobry tak. Hej, MJ. Mam dla ciebie nowe imię. Craven. Prowadzi tu jakieś łowy. Pić trochę przytył chyba. Wiesz, jeśli będzie trzeba, to jestem. Tam mi się wydawało. Tu był chyba Martin Lee, a tam mi się wydawało, że był Connors. A co mi odebrałeś? Miles mówi tylko o tym, jak być lepszym Spider-Manem. Tylko o tobie. Co się wyprawia z Peter? Nie jest sobą. Masz mu pomóc. To był nasz cel. Nie zamierzam cię stracić. Wkrótce uzdrowimy świat. Wow. Jeśli 20 października ta gra będzie na Steamie, nawet jak za 400 zł, kupuję jej w 20 października, macie daily. Dobra, z trailerów to chyba było wszystko. Jest jeszcze gameplay trailer, ale wiecie ile to trwa. Gameplay trailer widziałem. Dobra. Wow. Te mechaniki, to, że Miles będzie mógł strzelić siecią i tak samo Pete chyba z jednego punktu do drugiego punktu i sobie chodzić po tej sieci, to jest w ogóle wow, aż mi kamerę ścięło. To jest wow. Naprawdę. Że będzie Venom, wow. Coś czuję, że sceną po napisach będzie Goblin, ale tak czy siak, wow. I my będziemy Pitem, będziemy źli, bo będziemy w Venomie i ta figurka, wow. Tak, wie. Jak to wygląda? Wiem, że będzie ten taki zestaw do PS5 z wyglądem właśnie tutaj ekskluzywnym, oj, ekskluzywnym właśnie Spidermana, ale ja planuję sobie w ciągu 3 lat kupić właśnie PS5 i wtedy na właśnie PS5 kupić sobie wygląd konsoli. Oczywiście to nie jest oficjalny wygląd. Tu chyba nie będzie. No nie będzie z dwójki. 2 PS5. O! I wtedy bym sobie kupił taką oto obudowę z takim padem. Chcę kupić PS5, mam Xboxa póki co od nie wiem ilu lat, ale no to wygląda solidnie. A deluxe stroje, czy one są jakieś ładne, ciekawe, cokolwiek? Czy to mnie będzie ciekawiło? Wypupiaj.
Dobra. Miles będzie miał gadżet siecio dłap, sieciołap. Okej, okay. Czyli pewnie strzejemy gdzieś i przyciągnie wszystkich do tej sieci. Plus 3 punkty zdolności. Takie będzie miał stroje Miles. Takie niby assassina, a Spider-Man Peter będzie miał takie. Ten mi i ten najbardziej się podoba. Nie wiem, jakoś te stroje nie siedzą mi. No ale wiadomo, jakbym miał PS5, to wtedy dostanę te bonusy. Ale PS5 nie będę miał w dzień wydania. Tak czy siak, wierzę bardzo, że będzie jeszcze część, bo teraz tak, w Spider-Manie 1 walczyliśmy z Mr. Negativem, z Octaviusem, z Shockerem, Taskmanem, Sable, Rhino, Vulture, Electro, to chyba wszyscy? Chyba tak, czyli walczyliśmy jakby z 8, a i Skorpionem, z 9 postaciami walczyliśmy tak fabularnie w Spider-Manie 1. W Spider-Manie 2 będziemy walczyć z Venomem, Lizardem i tyle. Tyle co wiemy. A i Cravenem. Trzema tymi. Lizard, Venom, Craven. Wierzę, że w trzeciej części, albo w Milesie 2, będziemy walczyć z Sandmanem, Goblinem. I kto tam jeszcze został z takiego podstawowego uniwersum? Chyba tyle, nie? Chwila. Spider-Man, wrogowie. No tak. A, i Mysterio pewnie będzie w ostatniej części. Tak coś czuję. No. Więc wierzę, że tak wyjdzie. Czekam. No zobaczymy, jak to będzie, widzowie. Jeśli 20 października wyjdzie na Steama gra za nawet 400, to 20 października już lecimy z Daily Spider-Mana 2. Będą codziennie filmy. Jeśli 20 października w dzień premiery nie wyjdzie Spider-Man 2 na Steama, no to wtedy nie będziecie mieli w dzień premiery, ale będziecie mieli wtedy, kiedy wyjdzie, w pierwszy dzień, kiedy będzie na Steamie. Bo ja już od 10 października będę miał odłożone te ponad 400 na Spider-Mana, bo nie wiem, ile będzie kosztował. Więc co, no. Jeśli chodzi o Spider-Mana 2, na razie to tyle, chyba że wyjdzie jeszcze jakiś trailer. Widzimy się 20 października na premierze światowej Spider-Mana 2. Piszcie swoje opinie, czy będziecie czekać, czy będziecie oglądać u mnie. No i co? Liczę, że wyjdzie 20 października na Steamie i że będziemy mogli sobie super pograć, bo póki co na Steamie chyba nie ma. No nie? Nie ma chyba jeszcze swojej strony.